Cześć, witajcie z tej strony Grid79. W poprzednich filmach omówiliśmy sobie, jak odnaleźć opuszczone obozowiska, jak znaleźć plecak odrzutowy strażników, czy jak odnajdować statki. Zapomniałem wspomnieć tylko o tym, jak je naprawić. Postaram się to w miarę dokładnie zrobić w tym filmie. Także zapraszam do oglądania. Nasz statek już odnaleźliśmy, albo walcząc ze strażnikami naziemnymi, pokonując wszystkie 5 fal, wtedy z automatu nam dają one namiary na rozbity statek lub rozwalając frachtowiec strażników i otrzymując urządzenie do namierzania tych właśnie statków. Więc co, otwórzmy sobie panel naszego statku. Co możemy, oczywiście wrzucamy do plecaka. Nie zapominamy o szkistym mózgu. Jak widzicie, interfejs pilota mamy zaciemniony. Potrzebujemy 3 promieniujące odłamki, odwrócone lustro, no i harmonijny mózg. Zacznijmy może nasze poszukiwania właśnie od mózgu. Weźmy, przesądujmy podświadomość. Po zeskanowaniu mózgu, jak widzicie, pojawiła nam się druga ikona ze statkiem. Musimy się tam udać. Oczywiście nie będziemy walić z buta, tylko sobie polecimy. A nawet mamy w miejscu odzyskanie. Słowa zawsze w cenie. No i w ten oto sposób zdobyliśmy harmonijny mózg, który jest nam potrzebny do naprawy statku. Teraz zajmijmy się może odwróconym lustrem, które w zasadzie jest jeszcze prostsze niż zdobycie samego mózgu. Musimy znaleźć coś na kształt tych koparek strażników.
po drodze możemy sobie zebrać promieniujące odłamki, które też są nam potrzebne do naprawy statków. Zbieramy je z tych dużych kryształów, także też zgarniemy sprawę po prostu po drodze. No i pozostaje nam znaleźć koparkę. Jeżeli byście potrzebowali trochę Atlanteum, jest to tak naprawdę żaden problem, bo na skażonych planetach jest tego multum. Daleko lecieć nie musieliśmy, zaraz trafiliśmy na to. Odwrócone lustro zdobywałem właśnie z tego cudaka. Tylko musicie pamiętać, że w momencie jak zniszczycie, to zostaniecie zaatakowani przez strażników, którzy będą starali się uprzykrzyć wam życie. No ale do dzieła. No i mamy odwrócone lustro, którego szukaliśmy. Teraz spadamy stąd, żeby nam strażnicy nie skopali za bardzo dupska. W zasadzie nawet nie trzeba jakoś specjalnie się śpieszyć, ich cele mają tak słabiutkiego, że... No i siły strażników dezaktywowane. Nie będziemy się wygłupiać, nie będziemy biegli przecież przez tą drogę. Przywołajmy sobie nasz statek. No i lecimy zakończyć sprawę. Czyli tak, mamy harmonijny mózg, który uzyskaliśmy z szklistego mózgu wyjętego ze statku. Mamy odwrócone lustro z tych koparek strażników. No i mamy promieniujące odłamki zdobyte po drodze z tych dużych kryształów.
No i co? I przejmujemy statek. Strasznie podobają mi się nazwy tych statków. Weźmy go sobie, przejmijmy. No i jak widzicie, statek jest gotowy do drogi. Także jest to dość prościutka sprawa. Czyli tak pokrótce. Namierzamy statek. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest odnalezienie układu, w którym występują skażeni strażnicy, czyli układ opisany jako pełen dysonansu. Jeżeli przy nazwie, pod nazwą w sumie, jest opis, że układ jest pełen dysonansu, możemy znaleźć tam statki strażników oraz opuszczone obozowiska, w których są ich multitule i plecak odrzutowy. Sposoby są dwa. Albo pokonujemy wszystkie fale strażników naziemnych, wtedy z automatu namierza nam nowy statek. Dodatkowo dostajemy jeszcze urządzenie skanujące, dzięki którym możemy znaleźć zagubioną osadę. O właśnie, echolokator. Statek nam się pojawi od razu na radarze. Druga metoda, pokonać frachtowiec strażników. Zdobyć właśnie urządzenie lokalizacyjne po zniszczeniu frachtowca, namierzyć statek. No i później już tylko zdobywamy odwrócone lustro z koparki. Trzy kryształy wydobywujemy z tych dużych kryształów. No i uszkodzony mózg, który był na statku, naprawiamy w ruinach. I zawozimy z powrotem do statku. Statek jest nasz. Mam nadzieję, że wyjaśniłem swój błąd w pierwszym filmie o przejmowaniu statków. Jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości, jak to zrobić, rozwiałem je. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.